Witam moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek, a to jest kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj szybki odcinek, ponieważ mam diagnozy na 12 jakieś tam z fizyki dzisiaj. No i z tego powodu nie mam teraz sporo czasu przed wyjściem, ale wiecie już. Jakby później też nie mam czasu po tych diagnozach, więc po prostu musiałem teraz. Innego wyjścia nie było, a ten odcinek zawsze musi być, powiedzmy, we wtorek, więc nie chciałem po prostu, żeby jakoś to było inaczej. Tak, nie wiem, czy się wyrobię, jeszcze to, czy zdążę to jeszcze wyrenderować i wrzucić, ale mam nadzieję, że się uda. Trasa nie jest długa, więc powinniśmy dać radę. Trasa jest taka, ponieważ wczoraj właśnie sobie grałem i szukałem sobie trasy do Wiednia, między innymi do Bratysławy, żeby te miasta, wiecie, odkryć, bo tu już dużo nie zostało, po prostu tylko te dwa w sumie. To co kojarzę, ale może coś jeszcze tam gdzieś w Niemczech. No i właśnie szukam tych tras i się okazało, że jest we Wrocławiu. A ja swoją ciężarówkę byłem w Poznaniu. No i szukam i jadę sobie do Wrocławia, żeby tam odebrać przyczepę, którą mogę zawieźć do Wiednia. Okazało się niestety, że ta przyczepa w tym czasie już zniknęła, nie spojrzałem kiedy wygasa. No i tak to się skończyło, że nie było żadnej naczepy, którą mogę zawieźć do Wiednia. Więc tak sobie, wiecie, chwilę przespałem, myślałem, że może się jakoś pojawią, ciekawe, ale niestety nic takiego się nie pojawiło. No więc po prostu wziąłem sobie szybkie zlecenie, tutaj bardzo blisko z Linz do Wiednia. Tutaj widzicie, bardzo krótka trasa, tylko że już sobie, wiecie, tutaj troszkę poszalałem i poprzednio tutaj na tym zakręcie już leżałem, dlatego się tam mnie cofnęło do serwisu, bo nie wiem, ciężarówka leżała, znaczy ona jest jakaś... Ten DAW jest jakiś dziwny, bo ten ładunek taki ciężki dla niego, bo drugi raz teraz już mocno przehamowałem. Mimo wszystko poleciałem. Tak czy siak mam teraz bardzo fajną przeróbkę. Znaczy ona by była bardzo fajna, gdyby działała tak jak powinna, ale to jest naprawdę tak wczesna beta, że no nie można narzekać, że to nie działa, ale coś chyba, może coś się źle wgrało, może trzeba mieć nowy save, takie sprawy, wiecie, takie trzeba, tam czasami trzeba pokombinować troszkę. Czasami niby działa na normalnym save, można grać swoim, ale się okazuje, że niektórym to wcale nie działa, więc trzeba po prostu sprawdzać, bo nam tutaj ta mapa dodaje. No. O, tu Poznań troszkę rozbudowuję, może pokażę, tutaj, i tutaj mamy Piła Bydgoszcz. Drogi się zaznaczyły, nie wiem czemu, jak tego tutaj dojechałem, dotąd tu jest niewidzialna ściana, a tutaj mi się coś psuje z terenem i można pewnie sobie, wiecie, spaść i lecieć godzinami i pewnie save jest wtedy do wywalenia. Ale drogi się odkryły oprócz skrzyżowania, widzicie, ciekawa sprawa bardzo, nie rozumiem dlaczego, ale tak to się stało, więc w Bydgoszczy podobno da się wystartować grę, w Pile nie. Ciekawe co by się stało, gdybym wtedy tam wystartował, ale to trzeba będzie potestować kiedy indziej. Bo właśnie nie chcę to za bardzo działać, ale beta, naprawdę, beta tam 01A, czy jakaś tam to jest nazwane, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wczesna wersja. Tam ma być więcej tych miast, podobno jak już to rozbudowane ma być jeszcze bardziej. Tutaj widać od Poznania ktoś już właśnie zaczął robić tam ogólnie snoop, taki już zgodnie o takim niku snoop. Zaczął właśnie edytować i robi, jak widzicie tam przy Poznaniu też była taka była A2 jakby chyba przedłużona. I właśnie tam pewnie coś będzie dalej, może do Łodzi, czy gdzieś jeszcze pociągnięta, może do Warszawy też. Chyba, że wcześniej SCS wyda tą, wiecie, ten swoje DLC, na którym mamy te polskie miasta też. No to wtedy pewnie już to zostanie, jakoś te plany zostaną zmienione i jakieś miasta takie mniejsze, które są pominięte, jakby będą zrobione. I to właśnie bardzo, bardzo ciekawie by wyglądało, że już te SCS zrobi tamte miasta takie główne. Które pewnie nie będą zbyt duże, oni SCS robi raczej małe miasta niestety. No ale to wiadomo, taki jest rozmiar mapy po prostu. A wtedy na przykład mapmakerzy zrobią jakieś fajne dodatkowe miasta, takie mniejsze, których na mapie teraz nie ma. No ale jednak wiecie, są dosyć spore takie, że większość ludzi je kojarzy, z nazwy zna i wtedy przyda się je zrobić na mapie. O, jakie ładne zabudowania. Że chyba kiedyś nawet na screenie uwieczniłem, jak tutaj jechałem. Z Salzburga bodajże do Bryna chyba. Mi się wydaje. No chyba tak. Na live testowałem taką mapkę z Afryką. No i powiem wam, że ona jest całkiem ciekawa, tylko że w tej Afryce tam drogi to jest jakaś kompletna przesada. Sami widzieliście, co tam się działo. Jeśli nie, tutaj możecie sobie wejść w moje filmy i tam jest ten live, tam jest zapis tego live'a. Był LOL i później ETS-2, właśnie ta mapa z Afryką. No a jeszcze jest
Dobra, słychać, myślę, że nie słychać. I tak jest cicho. Jeszcze jest taka sprawa, że właśnie sama ta Afryka jest troszkę jakby właśnie niedorobiona. Tak jakby tam inny team na tym pracował, niż ten, który tam dorabiał też w Europie niektóre miasta. Bo w Europie jeszcze jakoś to wygląda. Fakt, że to miasto Genowa takie jest dodane, właśnie nie Genowa, tylko Genowa we Włoszech. Stamtąd jest prom do Afryki. Niedaleko Milanu. To miasto jest... troszkę jakby jeszcze nieskończone, tak wyglądało jakby to było nieskończone i jakby nikt tego nie przetestował może, że to w ogóle jest takie troszkę dziwnie zrobione. Także to troszkę jest tutaj fail, ale za to już później jak się jechało, to po prostu te miasta były bardzo ładne i jak najbardziej dopracowane. Może nie jakoś perfekcyjnie, ale powiedzmy, że takie 7 na 10, 8 na 10 można by dać ocenkę. Więc tam już było, nie, było już lepiej, o. Ale wcześniej to właśnie był problem. W tej Afryce jest tak, że są takie masakrycznie kręte drogi. Są porobione takie, wiecie, tak jakby w bok. Mamy pustynię niby, ale ta pustynia, widzicie, tu jest tak wymyślona, że to się kończy jakimś wzgórzem. Za tym są jakieś właśnie szczyty, to jakieś coś, wiatraszki, coś dodane. Że tutaj nie widać tego końca mapy, tam wiecie. Nie ma dalej terenu, bo gra nie pokazuje tam, wiecie, jakoś bardzo daleko. Widać, że chyba się nie da wydłużyć widoczności. No a mimo wszystko, jakby kończy się tak, żeby nie było tak już ucięte dziwnie. A tam właśnie są takie problemy, że ta mapa jest poucinana w dziwnych miejscach, że widać po prostu koniec mapy, na przykład patrząc w bok. Na przykład tory są koło drogi, można wjechać na tory i się okazuje, że pociąg tam nic nie robi, bo testowałem. Także no naprawdę takie troszkę głupie błędy. Fakt, że jak ktoś będzie jechał normalnie, to się nic nie stanie, tak, ale wiadomo, że każdy chce zjechać sobie na bok. Dzięki. Ładnie tam wjechał. Jakby tak ostatnio wjechał tupsko na skrzyżowanie, nie wiem jak to się stało, że on nie hamował, ale okej. No i właśnie są takie problemy różne, takie techniczne troszkę mankamenty tamtej mapki. Natomiast no właśnie w Europie się na niej fajnie jeździ, a na przykład w Afryce też wystarczy zjechać sobie na bok, bo tutaj są takie... STS, nie wiem czy tak zrobiło automatycznie czy nie, ale jak brałem ten editor w swoje ręce i zacząłem robić drogę, po prostu prostą drogę, się nie pytałem, czy to w ogóle zadziała, to po bokach tej drogi miałem taką niewidzialną ścianę, że po prostu nie mogłem wjechać bardziej w pole, jakby tu w prawo bym chciał wjechać, tutaj gdzie nie ma barierki, to zapewne jest taka niewidzialna ściana, której nie przekroczę. Natomiast tam na tej mapie, nie wiem jakim cudem, tej Afryki, jadąc sobie, mogłem sobie zjechać w lewo między drzewka, które zresztą są okropnie brzydkie, nie wiem dlaczego takie słabe modele tam są. I zjeżdżam sobie w lewo, prawda, wjeżdżam na taką malutką góreczkę, która miała imitować to, że tam na końcu, żeby nie było widać właśnie tego końca mapy jakby. No i się okazuje, że tam właśnie widać wszystko. Znaczy widać takie niebo, widać ogólnie taką teksturkę nieba, jak widzimy przed sobą, ponieważ... nienawidzę tak jeździć. Ponieważ po prostu jak nie ma tam mapy, to widzimy takie niebo wszędzie, pod sobą, nad sobą, wszędzie. O, Wiedeń. No i właśnie tak to wyglądało, że tam można było dojechać do krawędzi mapy i jakbyśmy chcieli, byśmy jeszcze pewnie zjechali i z niej spadali sobie, wiecie, i trzeba grać od nowa, więc... no albo wysłać pomoc do najbliższego miasta, nie wiem czy to działa. Więc mówię, troszkę to jest takie właśnie niedorobione od strony technicznej. Fakt, że ktoś tam się chciał postarać, miał niezłe chęci, żeby właśnie jakąś Afrykę troszkę tutaj zmienić klimaty. No i fajnie, tylko troszkę tam zabrakło chyba umiejętności. Tak to wyglądało. Fakt, że daj troszkę głupio mi tak oceniać, że ktoś nie miał umiejętności, bo sam nie potrafię tego robić. No ale wiecie, jak to się jednak bierze i jakoś to puszcza w obieg, no to powinno to być troszkę bardziej dopracowane. Fakt, że ta mapka jest ciągle rozwijana, więc mam nadzieję, że tak to zostanie poprawione. Tam w jednym miejscu na przykład boczna droga była przykryta przez górę, po prostu ktoś zrobił brzydką, okropnie brzydką teksturę takiego szczytu i to był, wiecie, blokada, że tam nie można wjechać, a to było chyba nawet... Gdyby nie to, że tam była jeszcze barierka, to pewnie by to było tak przezroczyste, że dało się przez to przejechać, tak myślę sobie teraz, no... Tam była barierka, dlatego się nie dało tam wjechać. Tak na pewno by się przez teksturkę dało przejechać, bo w Tunisie chyba, albo w innym tam mieście, jest blok mieszkalny tuż przy drodze i w niego da się po prostu... wniknąć jakby w model, wjechać w teksturkę i... no i widzieć od środka, powiedzmy, no wiadomo, że tam nic nie ma, jest puste, ale tak jakby od środka da się wjechać w budynek bez uszkodzeń, więc troszkę jest tutaj coś skopane. Troszkę tak właśnie bez sensu. Fakt, że to ma większy realizm niż stoją budynki przy drodze, bo tu wszędzie STS właśnie, widzicie, się wycwaniło, zrobiło to jakieś płotki, jakieś takie właśnie te ekrany, które zmniejszają hałas. Ale właśnie nie ma czegoś takiego, że budynek stoi od razu przy drodze praktycznie, nie ma takich budynków tutaj w grze. Właśnie pewnie dlatego, że te budynki nie mają siatki kolizji czy czegoś i nie da się po prostu w nie uderzyć. Więc jak to się ustawi, wiecie, przy drodze, to pewnie da się w nie przeniknąć, tak samo z tymi pociągami. Tutaj wszystkie pociągi na mapie STS jeżdżą
kompletnie gdzieś obok, górą, dołem, gdziekolwiek, ale nigdy nie przy drodze. A tam właśnie jak ustawimy przy drodze, to można przez nie przenikać, bo też nie jest jakby przemyślane, że ktoś będzie w nie wjeżdżał, prawda? I dlatego nie było sensu robić kolizji. Bo to też jest trochę roboty zawsze z każdym modelem. Bardziej jadący pociągiem pewnie był trochę zabawy, więc sobie to oszczędzili, no bo nie miało to sensu, bo była taka mapa, jaka była. Fajnie są tutaj przejazdy kolejowe, ale one chyba się zawsze zamykają i nie jesteśmy w stanie wjechać kiedy indziej. Papier biurowy! Dostarczono z Linz do Wiedeń. Dobrze. Także, no mówię, krótki odcinek, bo nie ma czasu. Także mam nadzieję, że się to jak podobało. Zawsze jakaś tutaj nowa trasa zwiedzona, jakaś autostradka w Austrii. Także co, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w trasie. Cześć!